Cześć, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. I mamy kolejne demo z naszym spaghetti, z maszyną do robienia makaronu. I tym razem postaram się przystroić makaron, żeby nie był taki nudny. Zobaczymy, jakie foremki tutaj mamy i co możemy zrobić jako dodatek do makaronu. I zaczynam od foremek, które są na podstawie maszynki. To jest chyba grzybek. A tutaj mamy inne rodzaje makaronu. Te kokardki chyba nazywają się farfalle. Zrobiłam czerwone farfalle. Nie jestem pewna, jak się to nazywa. Nie wiem, czy to jest tortellini. Jest szansa, taki pierścionkowaty kształt. A z tej strony mamy na przykład krewetkę. I zupełnie zapomniałam o tym, że pod talerzykami również mamy foremki. Tutaj mamy bardzo dużo kształtów, na przykład widzę tutaj cebulę, cukinię, nie wszystko rozpoznaję, ale tych kształtów jest bardzo dużo i naprawdę są różnorodne i ciekawe. Na przykład nie bardzo jestem pewna, co to jest. Może rozpoznacie to, może to jest mały brokuł, ale w każdym razie nie wiem. Nie wiem, co to miało być. A tu mamy zielone ravioli. Tyle to jest niepraktyczne, że musimy, żeby odwrócić talerzyk, musimy już zrobiony makaron gdzieś przełożyć. Teraz zobaczymy, jakie foremki mamy pod spodem drugiego talerzyka. Tutaj mamy chyba mięso, tutaj jest szynka, tutaj też coś w rodzaju mięsa, może kotlet. Oprócz tego widzę coś, co przypomina mi szparagi w tym miejscu, a tutaj znowu jest ravioli. A to są szparagi. Mamy na tym talerzu przeróżne rzeczy, jak widzicie. Mamy farfalle, tortellini, mamy szparagi, bazylię. Możliwości jest bardzo dużo i to mi się w tym zestawie chyba najbardziej podoba, że tyle dodatków możemy zrobić. A przy okazji
Wszystko wygląda niezwykle apetycznie. I to by było tyle na dzisiaj. Zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych naszych filmików. Do następnego razu. Cześć!